Dzień dobry Państwu. Nazywam się Magda Schacka i w imieniu PCG Akademia mam przyjemność powitać Państwa na dzisiejszym webinarze, który będę prowadzić. Na wstępie chciałam przywitać i przedstawić naszych gości. Jest dziś z nami pan Wojciech Wyrzykowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panie Wojtku. Jest też z nami Juan Alegret, wiceprezes w Blackboard, odpowiedzialny za rynek europejski. Hello Juan, nice to have you here. I wreszcie mamy też z nami Tomasza Olejnika z Amazon Web Services, dyrektora do spraw sektora publicznego na Europę Środkowo-Wschodnią. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozwiązania oparte na chmurze stały się już standardem w skali światowej i odegrały też ogromną rolę w trakcie pandemii, umożliwiając przejście milionów instytucji, w tym również uczelni, w tryb zdalny. Z naszymi gośćmi chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, w jaki sposób wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych opartych na chmurze przekłada się na realne korzyści dla uczelni. I chodzi mi tutaj o korzyści związane z podstawową misją uczelni, z kształceniem, a więc korzyści takie jak zwiększanie jakości nauczania, wzrost efektywności organizacji procesu kształcenia, czy też możliwość zainteresowania ofertą edukacyjną nowe grupy odbiorców. Nieprzypadkowo zaprosiliśmy dziś do rozmowy przedstawiciela Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten najlepszy w Polsce uniwersytet według zarówno rankingów krajowych, jak i międzynarodowych wdrożył u siebie w ostatnim czasie szereg nowoczesnych rozwiązań, w tym platformę e-learningową Blackboard. Platforma jest rozwiązaniem osadzonym w chmurze Amazon Web Services, jednego z trzech czołowych na świecie dostawców chmury. I poprosiliśmy Juana i Tomka o udział w dyskusji, aby uzupełnić ją o perspektywę międzynarodową i też trendy dostrzegane wśród uczelni zagranicznych. Nasza dyskusja dotyczyć będzie także najlepszych praktyk w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii, trudności, na jakie napotykają uczelnie w tym zakresie i recepty, jak tym trudnościom przeciwdziałać. Webinar będę prowadzić w języku polskim ze względu na to, że Juan nie opanował jeszcze do perfekcji naszego trudnego polskiego języka. Z nim będę prowadzić rozmowy po angielsku, natomiast cały webinar będzie opatrzony napisami po polsku w czasie rzeczywistym. Zanim przejdę do pierwszego pytania, chciałam Państwa jeszcze skorzystać z okazji i Państwa zaprosić na kolejne webinary z cyklu Uniwersytet Przyszłości. Będziemy na nich gościć m.in. przedstawicieli uniwersytetów Nottingham Trent i Northumbria z Wielkiej Brytanii, a także z Uniwersytetu w Barcelonie i porozmawiamy z nimi o ich doświadczeniach wdrażania innowacyjnych technologii zwiększających dostępność treści, umożliwiających analizę danych z platform e-learningowych, a także o migracji na platformę Moodle w chmurze. Mam nadzieję, że nasz webinar będzie dla Państwa ciekawy i w wypowiedziach naszych gości znajdą Państwo wskazówki czy też inspiracje dla budowania nowoczesnego środowiska kształcenia na Państwa uczelniach. No i zachęcam też do aktywnego udziału w webinarze poprzez zadawanie pytań. Pod koniec webinaru postaramy się odpowiedzieć na najciekawsze z nich, a na resztę odpowiemy indywidualnie po webinarze. Cały webinar będzie nagrywany i nagranie wraz z relacją z webinaru będzie udostępnione na naszej stronie w przeciągu kilku dni. To tyle tytułem wstępu. Chciałabym teraz już przejść do pierwszego pytania i zacząć tutaj od pana Wojtka. Czy może mi pan powiedzieć o projektach, nad którymi pracuje Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Blackboard i Amazon Web Services? To są w sumie dwa projekty, o których ja wiem najwięcej. To jest wiadomo Blackboard. W tym wypadku niewiele mieliśmy do powiedzenia, po prostu Blackboard od lat współpracuje z AWS-em, co oznacza, że jesteśmy po prostu klientami AWS-u, a z drugiej strony pośrednio klientami, a druga usługa to jest bardziej usługa taka hostingowa, która będzie służyła do wsparcia platformy MOOC-owej, którą Uniwersytet Jagielloński posiada. No i tutaj przede wszystkim najistotniejsze elementy takiej usługi to to, że AWS posiada gotowe mechanizmy, które
wspierają rozwój takiej platformy. To jest platforma pisana przez nas, przez uniwersytet i dlatego te rozwiązania deweloperskie są potrzebne firmie, która nam ten rozwój zapewnia. No i powiedzmy, że po dobrych doświadczeniach z AWS-em przy Blackboardzie, z opinii firm, które z nami współpracują i też używają AWS-u, no to decyzja była dosyć prosta i ta platforma bukowa w przyszłości będzie w pełni hostowana na AWS-ie. A może przejdziemy do projektu Blackboardowego, który jak rozumiem no już jest wdrożony, tak? Dlaczego Uniwersytet zdecydował się właśnie na tą platformę? Okej, okay, więc po pierwsze wdrożenie nigdy się nie kończy. To jest stały proces. Zawsze są nowe funkcjonalności, nowe elementy platformy, które trzeba przedstawiać współpracownikom, studentom, więc wdrożenie, które się obecnie zakończyło, bardziej polegało na wdrożeniu takim technicznym, na zintegrowaniu nas z USOS-em, ale prawda jest taka, że taka stała praca wdrożeniowa się nigdy nie kończy, tak? Praca szkoleniowa, jeżeli nazywamy wdrożeniem też również ten proces edukacyjny, instruktażowy. Ok, więc żeby być też precyzyjnym, to jest tak, że Blackboard i PCG w tym wypadku wygrali przetarg, który został ogłoszony w zeszłym roku. Został rozstrzygnięty na początku tego roku. No i specyfikacja zajmowała kilkanaście stron, ale możemy je sprowadzić tak naprawdę do takich, no powiedzmy, czterech głównych wątków. Czyli po pierwsze chcieliśmy narzędzie, które jest używane na innych uczelniach w Polsce i na świecie. Chcieliśmy narzędzie, które oprócz dostarczenia nam oprogramowania, dostarczy nam również know-how, wiedzy z zakresu, jak używać tego narzędzia. To jest często uproszczone patrzenie na oprogramowanie, że tylko oprogramowanie wystarczy zainstalować, wdrożyć i gotowe. To jest dużo więcej. Jest dużo, jakby Blackboard oferuje dużo więcej niż tylko oprogramowanie. To jest cała metoda nauczania, jakby, którą Blackboard wspiera. Druga sprawa to jest to, że szukaliśmy rozwiązania kompleksowego od strony technicznej, czyli oprogramowanie, hosting, wsparcie techniczne, to wszystko miało być w jednej usłudze, czyli no, to od razu nas skierowało w stronę rozwiązań chmurowych. Tych rozwiązań chmurowych na świecie jest całkiem sporo, no ale nie wszystkie są dostępne w Polsce. Nie wszystkie platformy LMS, po pierwsze, mogą być kupione przez polską uczelnię, ponieważ to jest cały długi proces związany z przetargiem i myślę, że w ciągu dzisiejszego webinaru zdążymy o tym powiedzieć, ale jest to bardzo znaczące ograniczenie. Trzeci punkt to chodziło o platformę, która jest kompleksowa od A do Z. Od momentu, jak rozumiem tą kompleksowość, chodziło o to, że platforma musi obsłużyć cały proces dydaktyczny. Od zapisu studenta na zajęcia i to się dzieje w USOS-ie, czyli następuje transfer studenta do Blackboarda, następnie proces kształcenia, proces dydaktyczny i na sam koniec wystawienie oceny, ewaluacja i na sam jeszcze koniec, już tak koniec końców, to jest raportowanie i analiza tego, co się wydarzyło w ciągu semestru, roku akademickiego. To wszystko Blackboard zapewnia. No i właściwie czwarty punkt, to trochę wspomniałem o tym, to chodziło właśnie o tą dostępność Blackboarda, właściwie platformy LMS na polskim rynku. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Czyli no, powiedział Pan, jakby, no, jakie aspekty były dla uczelni istotne przy wybieraniu narzędzia. I to był jakby no, ten proces zakupowy, tak? Nastąpił proces wdrożenia. I czy tutaj ma Pan jeszcze jakieś wnioski? A przede wszystkim już tak no, dotykając tego, czym ta platforma jest i w zasadzie jakie korzyści jakby uczelnia osiągnie, no to właśnie jakby jak ta platforma jest już obecnie wykorzystywana i jaka jest wizja jej wykorzystania w przyszłości, jeżeli no, jeszcze jest uniwersytet jakby no w trakcie dochodzenia do tej docelowej sytuacji.
Więc zacznijmy od tego, że Blackboard jest wdrożone na Wydziale Prawa Administracji w pełni, ale to nie jest tak, że my go używamy tylko i wyłącznie. To jest tak, że jesteśmy trochę w roku przejściowym. Jest to też rok pandemiczny, a więc powiedzmy, że te proporcje w e-learningu są zaburzone. Jest znacznie więcej zajęć synchronicznych niż powiedzmy w takim racjonalnym roku bez pandemii. W ogóle zajęcia synchroniczne na uniwersytecie to jest pewne nowum, które zostało przeniesione w zeszłym roku wraz z lockdownami, z zamknięciem uniwersytetów. Więc w tym wypadku Blackboard wciąż jest trochę narzędziem awaryjnym i służy częściowo tylko do zajęć, do wykładów, zajęć prowadzonych synchronicznie, ale jednocześnie obsługuje obecnie na wydziale 250 grup zajęciowych. One się wahają od kilku osób, i to są na przykład grupy seminaryjne, po duże 400-500 osobowe wykłady prowadzone u nas na wydziale. I też jakby zakres używania platformy jest różny. Niektórzy wykładowcy używają Blackboarda tylko jako repozytorium, a są też pracownicy, którzy jakby w pełni postanowili przeprowadzić ten proces dydaktyczny na platformie i wykorzystują Blackboard jakby w pełnej okazałości, tak? Czyli od prezentacji materiału, przez konsultacje, przez wykład synchroniczny, zajęcia synchroniczne. I tu mamy kilka takich bardzo dobrych przykładów, jak można Blackboard wykorzystać, czy w ogóle jak wykorzystać nowoczesną platformę e-learningową. Na przykład do wykładów self-paced, wykładów asynchronicznych, czyli wtedy, kiedy mamy gotowe nagrania i student jedynie korzysta z tych materiałów oraz przechodzi pewną ewaluację, weryfikację tego, czego się nauczył. Więc ten proces na Blackboardzie jest możliwy i jest realizowany właśnie na naszym wydziale. Z drugiej strony na naszym wydziale używamy, na Wydziale Prawa Administracji używamy również Teamsa do zajęć seminaryjnych. Wiele zależało od decyzji samych prowadzących. Nie zmuszaliśmy nikogo do tego, żeby przechodził na Blackboard koniecznie w tym roku. To jest pewien proces, który musi dojrzeć i jesteśmy na takiej drodze, żeby Blackboard i e-learning był rozumiany w takim pełnym znaczeniu tego słowa. Mianowicie chodzi o ten cały proces, czyli nie sprowadzanie platform e-learningowych do jedynie repozytoriów. Dziękuję bardzo. Wspomniał Pan już nieco o perspektywie właśnie wykładowców, którzy z tej platformy korzystają i gdyby Pan mógł coś więcej opowiedzieć, jaki jest ich odbiór tej nowej platformy, zarówno jakby jeżeli chodzi o wykładowców i studentów, jakie są pierwsze opinie. Rozumiem, że to są osoby, które wcześniej korzystały również z platformy Moodle, tak, czy z narzędzia Teams i czy ma Pan tutaj może jakieś konkretne przykłady takich korzyści dla tych użytkowników końcowych, studentów, wykładowców, którzy jak rozumiem codziennie korzystają z tej platformy? Okej, więc platforma funkcjonuje właściwie od marca tego roku. Mieliśmy taki soft launch dla kilkudziesięciu pracowników i kilkuset studentów. Odbiór po tym semestrze był pozytywny. Nie wykorzystywaliśmy wtedy platformy tak w pełnym znaczeniu. Robiliśmy to trochę testowo. 4 października właściwie ruszyliśmy na cały wydział. Sprowadzając to do liczb, no to w ciągu 10 dni na przykład na Blackboard zalogowało się, mieliśmy 23 tysiące logowań. To oznacza, że platforma jest aktywnie używana przez prawie każdego studenta i tutaj w różnym zakresie. Jedni mają bardzo wiele kursów na Blackboardzie, inni na przykład trochę mniej. Inni na przykład będąc na 5., 4. roku studiów raczej mają jedynie seminaria, więc te spotkania są prowadzone na przykład na Teamsie. Więc ten zakres jest różny i myślę, że musimy poczekać na taką prawdziwą ewaluację tego wdrożenia, ale przede wszystkim mam pozytywny feedback od pracowników, którzy powtarzają, że jest to kompleksowe narzędzie, czyli nie musimy wychodzić poza system,
Nie trzeba korzystać z USOS-a, żeby wysyłać maile. Nie trzeba sprawdzać obecności poprzez USOS, prawda? To wszystko jest jakby wbudowane w jednym systemie. Nie musimy uruchamiać osobnego narzędzia do wideokonferencji, ponieważ jest ono już wbudowane w Blackboard. To też ma duże znaczenie. No i chodzi o elastyczność i możliwości. Wydaje mi się, że próg wejścia na Blackboard jest stosunkowo niski. Próg wejścia takiego rozumianego jako próg edukacyjny. Ile muszę spędzić godzin na szkoleniu albo na szukaniu rozwiązań, żeby skorzystać z podstawowych funkcji Blackboarda, no to tutaj ten próg jest bardzo nisko postawiony. Oczywiście te bardziej zaawansowane funkcje, ten taki e-learning na takim bardzo wysokim poziomie zaawansowania, on wymaga szkolenia i wymaga pracy. To nie jest tak, że po prostu wszystko zaczyna się dziać samo. Tutaj po stronie wykładowcy wciąż jest wymagana praca, konfiguracja niektórych ustawień, ale to wciąż trwa zdecydowanie, zajmuje to zdecydowanie mniej czasu niż w przypadku platform, które dotychczas używaliśmy. No i też nie używamy de facto komunikatorów do dydaktyki. Ja zawsze powtarzam, że e-learning to jest coś dużo więcej niż tylko spotkanie. To jest cały proces, to jest wiele narzędzi, które na platformach e-learningowych się znajduje i spotkanie tego nie zastąpi. Dziękuję za to unaocznienie korzyści jakby no właśnie tej perspektywy studentów i wykładowców. To może teraz przejdźmy jeszcze na chwilę do tego projektu realizowanego przy wsparciu AWS, tak, tej platformy MOOC-owej. Jakby jakie tutaj, jakie korzyści jakby no do osiągnięcia Państwo gdzieś tam widzą i dlaczego Uniwersytet właśnie no w ten sposób chce ten projekt realizować? Tak jak powiedziałem na początku, to jest przede wszystkim hosting, ale jednocześnie korzystanie z pewnych rozwiązań AWS-u, które służą do rozwijania oprogramowania. Jest to ważne, ponieważ poprawki, backupowanie, czyli archiwizacja systemów jest no, kluczowa w przypadku no, własnych rozwiązań, które sami tworzymy. Więc AWS tutaj to dostarcza i ma jakby gotowe rozwiązania, z których właściwie wystarczy skorzystać. To po pierwsze. Po drugie, to jest to, co wspomniałem, to jest archiwizacja. Wydaje mi się, że wszystkie uniwersytety, nie tylko Uniwersytet Jagielloński, stoją przed dużym wyzwaniem związanym z przechowywaniem danych, z archiwizacją, z budowaniem kopii zapasowych, danych, które zostały stworzone w różnych środowiskach, które zostały stworzone przez studentów. Myślę, że w wielu przypadkach jesteśmy nawet zobligowani prawem do tego, żeby niektóre dane przechowywać. I jakby dywersyfikacja ryzyka związanego z przechowywaniem danych jest konieczna. A po trzecie, infrastruktura serwerowa jest taka serwerowa on-premisowa, tak, którą posiadamy na miejscu, jest po prostu droga. I mam wrażenie, że ona nie stanieje w najbliższym czasie, więc posiadanie elastycznych rozwiązań chmurowych, czy to będzie AWS, Microsoft, Google, czy jakaś inna chmura, to nie ma tutaj akurat większego znaczenia. Bardziej chodzi o samą filozofię takiego oprogramowania, takiego rozwiązania technicznego, no to chmura jest jedynym rozwiązaniem, jedynym racjonalnym moim zdaniem obecnie i jakby nasze doświadczenia skorzystania z Blackboarda i to, że Blackboard po prostu działa, to nie jest tak, że jak 10 wykładów zacznie się o godzinie 9:00, no to nagle połowa przestanie działać, a studenci zostaną wyrzuceni z zajęć. Tak się po prostu nie dzieje. Po prostu chmura, którą dostarcza AWS, aktywnie dopasowuje zasoby do obciążenia i na przykład nie ma takiej możliwości, żeby ten serwer obciążyć w takim stopniu, żeby przestał działać. Tak? To jest, chociaż może źle powiedziałem, nie mów nigdy, ale mam dużo pewności w rozwiązaniu blackboardowym i AWS-owym, że on wytrzyma, podoła i
studenci będą mieli swoje zajęcia, a wykładowcy miejsce pracy. Dziękuję Wojtku, Panie Wojtku, i to może teraz przejdę do Juana. Juan, is Jagiellonian experience something that you see in other countries as well? And what are university clients in Europe doing? So if you could talk about the European perspective. Okay, so thank you. And sorry, I'm going to speak in English. My Polish is very, very limited. Okay, so I believe we first need to put the experience from Jagiellonian in context. Maybe it's in defining, and maybe I'm simplifying to a limit, that there are like three levels of maturity in terms of adopting technologies for the teaching and learning. Okay, and thus as well related to that in how advanced they are universities in the digital transformation. In the first level, or on the top level, we have mainly the countries which are Anglo-Saxon, but as well as the Nordics or the Benelux. Those countries, or those universities in those countries, the big majority have already invested in the last years a lot into adopting technologies to help and to support into the teaching and learning. Okay, so right now those universities, what they are doing really is to focus more in enhancing the user experience, in offering the best experience for faculty and to students. And then as they are already using for a long time the platforms and they have this high level adoption, they are grabbing a lot of data or information. They are then using it based on learning analytics to provide the right information to the different stakeholders, okay? So to the university president, to the vice rectors, chancellors, deans, department directors, but as well to the faculty and to the students, okay? So as you digitize a process, you have information and then you can use this information in order to enhance the whole process, okay? And that's where these universities are right now, okay, in Europe. Into this group, we can also find several of the private or universities of business schools. In a second level of maturity, we have, I believe, what it's mainly countries like, or universities in countries like Germany or France, Italy, Spain, okay? Those universities really are not at the same level, okay? So the adoption of these platforms, even if they have the platforms, the adoption was not very, very high. So thus they struggled a little bit more during the pandemic. But after this pandemic, many of these institutions are right now willing to reinforce or to still move forward into this digital transformation. To my understanding, that's I will say on the group where Jagiellonian University is, okay, so at the same level as many of the German, French, Italian universities or Austrian universities, okay. And then we find a third level of category of universities that, yes, almost all of them have some platforms there, but really without a proper really push from the executive level into the adoption of this platform. They have the platforms, some professors use it, the students use it, but really there's not too much use. And into this, I would say, group, we find many of the, well, of the Eastern European or as well in the Mediterranean countries like Greece, Cyprus, and others, okay? So they still have a long path to do into this digital transformation and into adopting technologies. Okay, it is significant that the more mature, I will say, the universities are in adopting or in this digital transformation, the more they are using platforms such as Blackboard, okay, and the less they are using, I will say, sometimes open source solutions. And the reasoning behind that is that if you are focusing in open source solutions, you need to use a lot of the resources in the university
in managing the hardware, the operating system, the versions, upgrading, backups, etc. And with limited resources, as the universities have, it is better to adopt market solutions like at Blackboard Learn, so that really you can focus your limited resources in really giving more valuable and to really focus on more valuable tasks that are going to enhance at the end the life of the students and the professors, and then as them giving very valuable information through analytics to the different stakeholders. Thank you, Juan, for this insightful comment and really a little tour around Europe that you've provided us. You mentioned COVID, and I think it's impossible to really, you know, talk about technologies and university transformation, digital transformation, without mentioning COVID. And with COVID, I know that the usage of Blackboard and Blackboard tools and supported by AWS grew exponentially, really. So could you, can we go back a bit and could you share with us what happened behind the scenes to support this, and how did it, and how what you've done with AWS as Blackboard, how did it translate into day-to-day operations of your clients? Okay, so really during the months of March and April in 2020 last year, okay, so they were very, very special, okay, with very limited advice. Almost all of the education institutions and the whole society as well, we were locked down, okay? And the education institutions had to quickly switch from a face-to-face teaching mainly to a full online learning, okay? And not many institutions had either the platforms or the experience or the expertise to teach online, okay? And so what those universities that were having platforms like today Jagiellonian with us, okay, so those type of institutions were able to quickly switch to online, okay, and to balance the face-to-face by online. So the first reaction what we've been able to perceive in Blackboard is that the usage of our platforms grew, as you mentioned, exponentially. Some of the tools, such as Blackboard Collaborate, which is the virtual classroom solution, multiplied by 20 the usage just in the month of March 2020. The learning management system multiplied by more than 2 the usage during this month. So, but if we focus, for example, on the virtual classroom, okay, multiplied by 20 in just 1 month, and by more than 90 throughout the whole year, okay? There's no other, at least as I'm aware, no other internet service in the market that was impacted with such a big demand growth. Not even Netflix or WhatsApp or Zoom or Skype or Teams, none of them. The big majority of the services, maybe the service demand was multiplied by 2, maximum by 3, not by 20, as we got, for example, with these platforms. Behind the scenes, what happened? Okay, so in Blackboard, we were lucky that already a number of years ago, we decided to put all of our infrastructure based on AWS. Okay, so a very reliable and scalable cloud platform. Okay, so we were able to quickly scale our services and to give or to offer this, I would say, to get all of this demand and be able to provide a proper service. Being honest, also, we first focus on our existing customers. That was our first reaction, is try to grant the continuity of education to our customers. On a second phase, we as well focus in helping and supporting other institutions that were willing to quickly adopt, I would say, professional cloud solutions that were able to scale. But all this would have been, I believe, it's impossible to have this fast growth without working with AWS, okay, which provided us this elastic, flexible, reliable, and scalable platforms.
Thank you, Juan, for this comment. So let us go back to the present or even the future. What do you think comes next for higher education? What trends do you see? What is happening right now? And what are leading universities focused on? Well, going back to this kind of market, I would say, split diagram that I mentioned at the beginning. So the most mature universities, what they are doing is consolidating the digital transformation. Okay, so they were already very prepared. So now that COVID seems that we are leaving it somehow behind, okay, so they are still focused in enhancing the solutions, in offering more and more very good user experience to the faculty and to the students, and to continue integrating different flows or different processes inside of the university in order to get as much information from all of them, cross all of this information, and then get very valuable, I will say, feedback or analytics in order to enhance all these processes. Okay, so without data, we can only enhance maybe a process like the teaching and learning based on assumptions, never based on real facts. Okay, so those universities that they already have very mature systems, what they are trying to do is to try to collect data from different other systems, cross this information, and using learning analytics algorithms, it's try to provide the right information to the right stakeholder in order to improve the school process. On a second level, I believe many of these universities that understood that technology is important and that even the teaching and learning requires some more investment. So like I would say Jagiellonian University, so they are focusing in enhancing the adoption of this type of tools and solutions in training professors and starting to get this feedback out of these tools in order to enhance the different processes. Okay, so that's, I believe, where many of the universities as well in other countries like Germany or France are at this level today. Okay, so we've learned from the experience. Okay, so we needed more maturity, we needed to be more advanced to do this digital transformation. And then those that are, I would say, on the third level that I was mentioning before, some of them are even thinking to go back to a full face-to-face world, okay, where technology is more like something on the side, not important really for the teaching and learning process, okay? I believe that's going to be a pity, okay, because it will mean that they are not learning the lessons that that we just experienced just a few months ago, okay? So digitizing the teaching and learning doesn't mean that we are going to stop having lectures or face-to-face lessons, okay? So it just means that we are trying to get data and throughout different elements of the process, okay? And that's going to help to improve the system and to improve the experience. And then globally, I believe, so there is this trend in Europe that was already started a couple of years ago. So in trying to find more collaboration amongst the universities, and that's where we have these EU-European universities, where several, I believe you mentioned it at the beginning, several already universities in Poland are participating. I believe this is a path that has just started, okay? So collaborating multiple universities and creating what can be called maybe a supra campus, not just a campus, but a supra campus, or not just an e-learning, but on top of this e-learning, joining multiple institutions. That's another of the trend, okay? So in trying to get the best out of each of the courses, of the professors, of the researchers in those universities. That's one trend that has started. Maybe it was somehow stopped a little bit during the pandemic, but right now it's getting back and accelerating.
And to be able to do this, to move forward with these European universities, technology is a must, okay? So we cannot keep students moving from one city to the city or professors moving to from one city to the city. So the only way we can create these global universities is by the use of technology. Thank you, Juan, for this comment. And I understand it's both about collaborating with the different universities internationally, but also competing with them. We do have global competition, and definitely Polish universities have the appetite to compete internationally. And I think technology is really enhancing both collaboration and competition, and being able to be competitive, essentially. Tomku, teraz zwrócę się do Ciebie, jakbyśmy mogli pociągnąć ten wątek, jakie Ty widzisz trendy na uczelniach, jak wpisują się w to technologia i innowacje, no i jak te innowacje czy zastosowanie nowoczesnych technologii może wpłynąć na lepsze funkcjonowanie uczelni? No to ja ze swojej strony postaram się dodać parę rzeczy, które nie były jeszcze powiedziane i może będę opierał się na przykładach, jak my, jako AWS staramy się pracować z uczelniami w Polsce, ale także charakter mojej pracy jest taki, że mogę to jakoś porównać również z uczelniami w Europie Centralnej i Wschodniej. Dzisiaj, kiedy my rozmawiamy z uniwersytetami jako AWS, to powiedziałbym, że dostrzegamy takich pięć zagadnień. I o pierwszym zagadnieniu troszkę już powiedział pan Wojtek wcześniej, że uniwersytet, każdy uniwersytet ma swoją infrastrukturę IT i dzisiaj są przed uniwersytetami pewne wyzwania związane z tą infrastrukturą i my po prostu pokazujemy, jak pewne rzeczy można zrobić szybciej, jak można pewne rzeczy zrobić lepiej, wykorzystując rozwiązania chmurowe. Ja zawsze staram się jakoś powiedzieć o tej chmurze w jak najprostszy sposób, i gotowość tej chmury polega na tym, że to są pewne klocki Lego, które mają różny kolor i różną wielkość i tak naprawdę od nas zależy to, jak szybko będziemy potrafili zbudować ten dom i jaką ten dom będzie miał funkcjonalność. Więc jak myślimy o AWS-ie, to należy myśleć trochę o pewnych gotowych rozwiązaniach, które mogą bardzo szybko być wdrożone i przynieść bardzo szybko wymierną korzyść. I oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o infrastrukturze, to tego typu rozwiązania jak storage, archiwizacja, backup, przenoszenie aplikacji które są oparte na komercyjnych bazach danych do open source'owych baz danych, to są te projekty, które bardzo często realizujemy na uczelniach. Drugim takim trendem, który bardzo mocno zauważamy i on się doskonale wpisuje w rozwiązania chmurowe, to jest trend HPC, High Performing Computing, gdzie po prostu uczelnia z racji prowadzonych przez siebie badań potrzebuje mocy obliczeniowej na określony czas i tak naprawdę chmura pozwala bardzo szybko zaadresować ten problem i przeprowadzić czy danej uczelni, katedrze, czy profesorom pewne badania, które prowadzą na uczelni. Trzeci taki filar, który wydaje nam się bardzo, bardzo ciekawy i on gdzieś dopiero się rozpoczyna, to my uznajemy, że uczelnia jest takim pewnym miejscem innowacyjności, miejscem, w którym wiele się może wydarzyć i próbujemy pokazywać uczelnię jako pewnego rodzaju most pomiędzy miastem, w którym dana uczelnia się znajduje, i istniejącym ekosystemem startupów w danym mieście. I próbujemy namawiać do tego, żeby uczelnia budowała platformy, tak zwane data lake'i, i żeby miasto przekazywało uczelni pewne otwarte dane, które nie są w jakiśkolwiek sposób danymi wrażliwymi, i żeby te dane były udostępniane studentom, profesorom, ale również startupom działającym w danym mieście, tak żeby budować rozwiązania, które mogą pomóc samej uczelni albo miastu, w którym dana uczelnia się znajduje. I widzimy, że jest bardzo ciekawy dialog. On też jest w kilku miastach w Polsce na ten temat i wierzymy w to, że to się wydarzy, że ta uczelnia będzie takim miejscem, które będzie mogło bardzo innowacyjnie budować rozwiązania na potrzeby swoje, ale też z racji tego, że są studenci, ci studenci będą mogli w praktyce, mając dostęp do pewnych danych,
budować rozwiązania, które będą mogły być wdrażane na przykład w mieście, w którym dana uczelnia się znajduje. I czwarty wątek, który bardzo często jest przedmiotem naszych rozmów, to jest wątek trochę związany z Blackboardem. No, uczelnie mają swoje problemy biznesowe i bardzo często chcą te problemy biznesowe rozwiązać szybko. I my mówimy trochę tak, że te problemy biznesowe, które ma uczelnia polska, one już się gdzieś wydarzyły. Znaczy ktoś już kiedyś takie rozwiązanie zbudował. Istnieje partner lub gotowe rozwiązanie, które potrafi jakby ten problem biznesowy zaadresować. I my pokazujemy, że być może warto coraz częściej myśleć o rozwiązaniach w tak zwanych software as a service. Przykładem takiego rozwiązania jest Blackboard, że po prostu takie rozwiązanie wdrożyć można szybko, skutecznie i ono na pewno będzie działało, bo jest referencyjne. I myślę, że to są takie cztery główne obszary dzisiaj naszych rozmów z uczelniami i widzimy, że wiele uczelni polskich jakby jest gotowe na ten, są gotowe na ten dialog i powoli te rozwiązania chmurowe są wykorzystywane. Dziękuję. To tyle chyba z mojej strony. Dziękuję Tomku za ten komentarz. Pewnie część tych wątków jeszcze rozwiniemy za chwilę. Teraz wrócę z powrotem do Juana. Juan, Tomek has just talked about how AWS supports universities and what can offer universities. And so this, I have the same question to you. How do you as Blackboard can support clients in enhancing their operations, in the growth and in response to the challenges that they have? Okay, so what we offer mainly are teaching and learning platforms. Okay, so that's the core of our business in Blackboard. Okay, so it's in offering teaching and learning platform, and that's what we do, and that's what we've been doing for more than 20 years. Okay, so I believe that's the core of our business. With that, what we enable these universities to focus more on offering, as I believe I mentioned also before, it's more high level service. So in trying and not just focusing on the very basic aspects of the technology or platforms for virtual classrooms or learning management systems or all others like this. Okay, so and then maybe it's worth mentioning, okay, so that all of our platforms meet certain criteria, which I believe then are those criteria are very important for the universities. Okay, so first, all of our platforms, when we design them, have the security and privacy. What we mentioned, it's by design. Okay, so it's not just that we are adding an extra layer, trying to bring better security and privacy. No, every product, every new line of code we write, every service we build, we have in mind since the beginning that privacy and security, it's a must. As well that it needs to be mobile first, okay? So more and more, maybe not that much the professors, but the students more and more are accessing those platforms using a mobile device, okay? So in all of our designs, we are thinking that the big majority of the time, the students are going to interact with a platform like ours using a mobile device. The other is that they need to be based on open standards, okay? Because we need to interact with other systems, okay? So with the student information system and with different other systems that the universities have. And then maybe a fourth pillar that is in all of our in all of our designs, it's the idea of having accessibility. Okay, so we need to bring this level of equity and accessibility to not only to the platform but as well to the content. On top of that, what we are offering and giving service, it's okay. So we have a very good service level agreement that we offer. Okay, so the universities don't need to worry about the platform being up and running. Okay, so we are granting that with a very high level service level agreement. Okay, that for that we are relying as well on the very extremely high level of service agreement that AWS is offering us. Okay, and then we have like different levels. Okay, so we provide a very good support to our customers on a daily basis.
we have a very, I would say, active community at different levels, from technical level, but as well from professors, from course designers, okay, so where they exchange ideas, and that's a very good source of information for our customers, okay. We also work then with companies like you, PCG Academia, that not only so you are representing us in Poland, but then you are on top of our services and platforms, so giving additional value-added services, okay. And then with our consulting team, we offer, yes, advice, support, consulting, and training to our customers, okay. And I believe that's like these different levels of support and advice, that's how we get very satisfied customers. And more than customers, they are, at the end, they are partners, okay. So we are as committed as our customers, I would say, in the success of the projects that are running on top of our platforms. Thank you, Juan, for this response. And I actually wanted to ask about something that's very linked to what you said, and something that Wojtek mentioned as well, meaning that when a university implements a platform like Blackboard, it's not really just implementing technology or a given solution. It's really using your experience as Blackboard of like more than 20 years cooperating with different clients. So that's my question. How do you actually cooperate with your clients in building your solutions, and how do you make sure that they actually fit with the current needs of your client base and are able to also meet their needs in the future? Okay, so well, I believe it was a very good comment then from Wojtek. Okay, so we are not here as a company to what it's called in the, as an English word, they call it out of the shelf solution. Okay, so it's not like, I would say, like when you buy Word or an antivirus for your PC. Okay, so we are bringing a solution or different platforms and solutions, which are the result of more than 20 years of experience and expertise, and serving today around 150 million end users, okay, so between students, professors, teachers, administrative staff, okay, so we are serving many universities, and many top and leading universities, some very big, some very small, in multiple parts of the world, okay, so all the feedback we have from those existing partners is really what it's helping us to enhance our systems and platforms, and to always look forward. Okay, so and that's why we understand that we have a set of solutions that are part of a more global platform that are helping our customers in digital transformation. Okay, at the end as well, our platforms enable even to teach using different types of methods or methodologies or pedagogical approach, okay, so that's also very important for us, because there's no two teachers that teach the same way, or there's no two universities that have the same methodology in the way they are approaching approaching the process, okay, so and all that, it's what we've been able to get, it's by the feedback from our customers. I mentioned already that we have a very active community at all level. All the information we collect from this community is also help us to enhance our systems. And maybe a last level, which maybe sometimes is the first one also that we use, we have a subset of leading and innovative universities with whom we have a more, I will say, close relationship. Where we meet 2, 3, 4 times per year with our solution designers and our executive teams, in order to look ahead, okay, so to really identify what's the next, I would say, big wave, okay, and how we need
to enhance or develop or add new solutions or features into our platforms. Okay, so and that's mainly what we do in order to foster the innovation. Thank you, Juan, for your comments. I teraz myślę, że chciałam się spytać pana Wojtka, jak pan jakby reaguje na to, co mówią tutaj koledzy po stronie dostawców, tak, czyli z Blackboarda, z AWS-u, czy jakby według pana to, nad czym pracują obie firmy, jak współpracują ze swoimi klientami, tak, to, co mogą zaoferować uczelniom, czy faktycznie jest to wartość dodana dla uczelni. Mówiąc jakby szczegółowo dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też no, ogólnie dla uczelni w Polsce. Czy to jest ciekawa propozycja, której warto, żeby się uniwersytety faktycznie przyjrzały? Więc patrzę z optymizmem, ale z drugiej strony wiem, jak uniwersytety, uczelnie wyższe w Polsce funkcjonują i trzeba podchodzić ze wszystkim z rezerwą. Znaczy, uniwersytety podchodzą do wielu innowacji z rezerwą, dlatego z naszego punktu widzenia, i tu mogę wypowiedzieć się chyba z punktu widzenia każdego pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego i też innych uczelni wyższych, są korzyści. Jakie konkretnie korzyści dane rozwiązanie przynosi? I ta rzecz, i to ostatnie wdrożenie, które przeprowadziliśmy razem z Blackboardem, nauczyło mnie tego, że to nie chodzi o całą masę tych funkcjonalności, tych opcji, które dane rozwiązanie dostarcza. Bardziej chodzi o tą konkretną korzyść, którą zauważa ten jeden konkretny pracownik. To, że może szybciej wysłać maile, to, że może lepiej wgrać materiały, to, że uruchomienie wykładu online jest łatwiejsze. To chodzi o takie konkretne user case'y, kiedy rzeczywiście zmiana oprogramowania, technologia poprawiły moją sytuację. To nie jest, nie należy postrzegać innowacji jako listy funkcjonalności, listy opcji, którą dostajemy, tylko chodzi o to, w jaki sposób ta innowacja zmieni nam proces dydaktyczny, jak usprawni naszą pracę na uniwersytecie. I tutaj trzeba podchodzić do tego tematu z rezerwą, ponieważ nie wszystkie rozwiązania są uzasadnione na uniwersytecie. Nie zawsze innowacja oznacza dobrą zmianę. Dlatego warto opierać się na doświadczeniach innych uniwersytetów i my takie doświadczenie posiadamy ze względu na współpracę Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Prawa Administracji z innymi zewnętrznymi partnerami, którzy opowiadali nam, w jaki sposób maksymalnie wykorzystać potencjał takich rozwiązań jak właśnie Blackboard czy AWS. No i stąd mój optymizm, jeśli chodzi o te dwa rozwiązania, ale jeśli chodzi o ogólnie innowacyjność na uniwersytetach, no to tak jak powiedziałem na początku, to zawsze zalecana jest pewien zdrowy sceptycyzm i takie racjonalne podejście do tego, co uzyskujemy i za co płacimy często z środków publicznych. Myślę, że warto jak najbardziej pamiętać o tych aspektach i no jest to jakby też taka informacja dla dostawców tych technologii, żeby faktycznie wypowiadać no, te korzyści, które uczelnie mogą osiągać no, dzięki wdrożeniu tych rozwiązań. I chciałabym może już na koniec, bo dobiegamy do końca naszego czasu, ale zadać właśnie pytanie, które gdzieś no, nawiązuje do tego wątku, właśnie na temat tego, co no, może przeszkadzać uczelniom, tak? Czy jakie tutaj są czynniki hamujące wdrażanie innowacji na uczelniach. I może tutaj najpierw się spytam o to Juana, jak to postrzega. Juan, what do you think can be innovation stoppers at universities and how can universities jump over those hurdles, if you can give us some information about, you know, the European perspective about that? Well, here as well, maybe we can put like three levels of main stoppers, okay? In some cases, and that's what we
perceive mainly. I would say it can be the executive, okay, at president level, vice rector level, or chancellor level of the university. And that they are not pushing the digital transformation adoption, okay, of the institutions, okay. So adopting platforms is not just something, it's not really the digital transformation by itself, okay. So at the university at the very high level, they need to understand it's that and technology can be a very good ally, a very good tool in order to enhance at different levels, okay, all the functions and services of our university. And when we look in the teaching and learning, then the type of platforms that we provide, that those are at the core, okay, that can then can help the support. But that needs to be, I would say, pushed and supported by the high level management or the executives of the university. And not always this is happening, okay. And that in some cases is like the first stopper, okay. So on a second level, sometimes the stoppers, we find some of the, sometimes the professors, okay. So that at the end, adopting platform or enhancing the usage of solutions that even are aimed to enhance the teaching and learning, that's a change management, okay. And in front of every change, there is always sometimes some people that are not maybe willing to adopt it or willing to push forward, okay. And that we perceive it sometimes at some level with the faculty. Sometimes is the fear to change. Another it's maybe that they need some extra development, okay, because it's not the same to teach on the, I would say, the old-fashioned way to teach using technology, okay, and that's also at the European level why they identified which are the skills and that teachers and professors need to have in order to teach using technology, okay, and that requires as well a kind of personal investment at the faculty level. And sometimes it's because maybe they've been using solutions that are really, instead of helping them, they are requiring or requesting more time and more spend into the platform than really the results they are getting, okay. But I can ensure that when you are using a modern platform like Blackboard Learn, the one used by Jack Alonian, the outcome for the faculty is that they are going to save time and they are going to be able to focus more in giving value more than on the administrative staffs that are behind of the using the platform. And maybe the third level, it's in some cases it's that that we perceive it's maybe on more on the IT departments somehow, maybe because they helped in the past to put in place platforms many times based on open source software. And it's like their child, okay, so we need to admit, okay, so if I put it in place, one platform, we invested a lot of time with a lot of, I would say, passion as well, but we cannot just keep looking at this very, I would say, level of very technical things and trying to put effort and time and human resources in maintaining something that it's at the end, it's very complex, okay, so... it's better that they adopt a platform that is on the cloud, like Blackboard Learn. Okay, so because then these resources will be able to apply it somewhere. But there is some resistance. Okay, so and maybe as an example, or not as an example, but to justify this, in Blackboard some years ago we used to have our own platform and we used to maintain our own cloud. Okay, but we quickly understood that. If we really want to focus in giving all these features and enhancements to the teachers and to the students, we cannot keep really focusing on the platform itself. So that's or on the very technological part of the platform. That's why we moved all of our services to AWS. Okay, so they do a great work there, and then we rely on their platforms, and then we can give better solution
and focus on real on topics that are going to bring much more value to our customers. I understand that the IT departments in a university need to do more or less the same type of reasoning and the same type of path. Okay, so either I am updating systems and doing backups and stopping the system because I am adding a patch or something, or I'm really then supporting the faculty and supporting to bring better solutions that are going to bring much more value. Okay, so in summary, those are the three main stoppers. Maybe the other actor in the whole teaching and learning process are the students, but we don't find and all of our data that we've analyzed and we check with many of the universities, the students themselves are not a stopper. Okay, so at the end, so they are willing to have more, to have more options in order to learn and to interact with the professors. They just are looking, what they are dreaming really is that they can interact with the university the same way they interact with their friends or with their families, okay? So using technology, okay? So normally they are not a stopper, okay? So they are really sometimes at the end, so they're a catalyzer for this type of change. Thank you, Juan. Wiem, że dobiegliśmy już do końca naszego przewidzianego czasu, bo chcieliśmy tutaj zamknąć się w godzinie, ale myślę, że no, warto jeszcze posłuchać perspektywy pana Wojtka i tutaj Tomka, dlatego jeszcze się spytam, właśnie pozwolę sobie przedłużyć nieco czas naszego webinaru. I panie Wojtku, jak pan to widzi no, z punktu widzenia uczelni, czyli jakie tutaj są no, te czynniki hamujące innowacje i jak uczelnie mogą je przezwyciężać, żeby jednak te innowacje się pojawiły na uczelniach? Tak, to jest dobre pytanie. Przede wszystkim mogę podpisać się pod wszystkim, co powiedział Juan. Absolutnie to jest sedno sprawy. A tak jakby z perspektywy, nie chcę też, żeby moja wypowiedź przerodziła się w jakieś tanie szkolenie, jakiś coaching, ale generalnie zmiana siedzi w głowie. I to jest oczywiście truizm, ale bardzo wiele zaczyna się od woli pracowników, woli władz, wydziału, jednostek, od najniższego poziomu po ten najwyższy rektorski. Myślę, że tutaj otwartość, chęć modyfikacji, zmiany, wyjścia ze strefy komfortu, prawda, to jest taki, oczywiście to jest znowu truizm, ale to jest właśnie chęć zrobienia czegoś więcej, powoduje, że znajdują się rozwiązania, bo choć i tutaj widziałbym taką podstawową kwestię, tak? Czyli właśnie osoby, ludzie, chęć zmiany, to jest to. Druga warstwa to są przepisy, to są procedury przetargowe, które trwają. To jest wydatkowanie środków publicznych, które jest dużą odpowiedzialnością i stąd być może też rodzą się pewne obawy przed wydawaniem tych pieniędzy na innowacyjne inwestycje. To jest jakby, myślę, główny taki stoper. A trzecia warstwa to są już i też trochę osoby, a mianowicie mógłbym powiedzieć, że są jakby trzy grupy osób na uczelni, jeśli chodzi o takie innowacyjne platformy learningowe, takie podejście w ogóle do innowacji. To są osoby, które należą do negacjonistów. Oni będą negowali wykorzystanie jakichkolwiek nowych technologii i nigdy nie wyjdą poza rzutnik multimedialny, a nawet i ten jest dla nich już zbyt dużą innowacyjnością. Ich nie ma za dużo. Druga grupa to są tacy racjonalni użytkownicy. Oni chcą zobaczyć właśnie tą korzyść, to znaczy co dzięki temu uda mi się osiągnąć, co zrobię więcej, co mi się uda zrobić łatwiej, szybciej. To są te korzyści, które po prostu musimy naszym pracownikom, współpracownikom pokazywać. I kiedy prezentujemy oprogramowanie, czy to Blackboard, czy inne rozwiązania, to się po prostu za przeproszeniem musi dobrze sprzedawać. Znaczy w momencie, kiedy pokazujemy te rozwiązania, to po prostu musi trafić do odbiorcy i on musi wiedzieć o tym, że to jest dobre rozwiązanie i to jest rozwiązanie dla niego i to ułatwi mu pracę.
I to jest jakby podstawowa rzecz, i to ta robota należy do osób, które takie innowacyjne rozwiązania wprowadzają na uczelnie, że to nie jest tylko i wyłącznie to, że naciśniemy przycisk i uruchomimy platformę, tylko to jest cały ten proces. Dlatego na samym początku, pierwsze moje zdanie w ogóle dzisiaj było to, że wdrożenie się nigdy nie kończy. Wdrożenie trwa, wdrożenie zmienia swój charakter, zmienia takie punkty, takie akcenty, na które zwracamy uwagę, ale wdrożenie trwa cały czas. No a trzecia grupa osób to są entuzjaści. Z nimi się pracuje paradoksalnie najtrudniej, bo oni chcieliby już natychmiast wszystko, natychmiast zrobić lepiej. Chcieliby mieć więcej funkcjonalności. Dlaczego Blackboard nie ma tego, a może Blackboard powinien mieć tamto, prawda? To wszystko jest, to jest bardzo, bardzo wymagająca grupa i ta grupa jest coraz bardziej jakby liczniejsza, jest coraz bardziej liczna i oni są moją największą motywacją, bo po prostu widzę, że oni potrafią wykorzystać absolutnie wszystkie funkcjonalności. Co więcej, sami wymyślają scenariusze, o których sam Blackboard nie pomyślał. To też jest jakby odniesienie do tego, co Juan mówił wcześniej. Mianowicie, że każdy uniwersytet jest inny i te rozwiązania nie są analogiczne, że są te scenariusze wykorzystania poszczególnych funkcjonalności mogą być zupełnie osobne. Więc tak, uważam, że te stopery są, ale głównie sprowadzają się one do nas samych, do osób, które tą społeczność akademicką budują na uczelniach. Dziękuję bardzo panie Wojtku za ten komentarz właśnie bardziej z perspektywy uczelni i Tomku, jeżeli mogłabym jeszcze ciebie poprosić o wypowiedź w tym temacie i też też taką podsumowującą nasz webinar, bo myślę, że to jest już ostatnia wypowiedź, na którą sobie możemy pozwolić. No to ja tak może szybciutko. Ja ze swojej strony chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałbym państwa zachęcić do tego, żeby nie bać się chmury. I akurat tak się składa, że ja obserwuję rynek chmurowy już od wielu, wielu lat, bo to blisko 10 lat i większość dużych projektów chmurowych zaczynała się od małych wdrożeń. Więc namawiam do tego, żeby byli państwo ciekawi i chcieli spróbować, żeby doświadczyli tego, że te rozwiązania chmurowe mogą przynieść wymierne korzyści i nie należy się po prostu ich bać. I najlepiej udowadnia się te rzeczy, kiedy się próbuje. I jeszcze raz powtórzę, wielkie projekty chmurowe, które wydarzyły się w Polsce czy w tej części Europy, one zaczynały się od naprawdę bardzo niewielkich wdrożeń. I to jest moim zdaniem droga do chmury. Ją trzeba jakby, potrzeba czasu, żeby się z nią zaprzyjaźnić. I zachęcam do tego, żeby tą drogę rozpocząć. A druga rzecz, którą poruszył pan Wojtek, zachęcam do tego, żeby spojrzeć na istniejący kontrakt OKRE, który umożliwia zakup rozwiązań chmurowych również w Polsce. I żeby w ramach tego kontraktu OKRE, który jakby umożliwia szybszy zakup tych rozwiązań chmurowych, zastanowić się, czy to nie jest taki moment, żeby spróbować. Więc chciałbym państwa zostawić jakby z tymi takimi dwoma podpowiedziami. Próbujmy, bo można się z tą chmurą zaprzyjaźnić i wykorzystujmy istniejący kontrakt OKRE, który polskie uniwersytety mogą wykorzystać nawet do małych projekcików. Dziękuję Tomku bardzo za tą ostatnią wypowiedź i dziękuję już wszystkim naszym gościom za udział, a Państwu również za bycie po drugiej stronie i słuchanie nas. Więc Panie Wojtku, Tomku, dziękuję. Juan, thank you for your participation and insightful responses. Jeżeli zostali jakby zainspirowani Państwo doświadczeniami Uniwersytetu Jagiellońskiego i wypowiedziami Juana i Tomasza, to zapraszamy po prostu do kontaktu, tak? Czy do Juana tak bezpośrednio, czy do Tomka, ale przede wszystkim do nas jako PCG Akademia. Nagranie z tego webinaru zostanie oczywiście udostępnione na naszej stronie za parę dni i ja jeszcze chciałam też w nawiązaniu do tego, co powiedział pan Wojtek i też Tomek na końcu, chciałam państwa zaprosić do udziału w naszym programie pilotażowym. Przygotowaliśmy taki program, w ramach którego na bardzo atrakcyjnych warunkach pojedyncze wydziały czy kierunki studiów będą mogły przetestować takie rozwiązania jak Blackboard Inspera czy IntelliBoard do analityki danych w praktyce, więc to jest właśnie propozycja kierowana do myślę tych racjonalnych użytkowników, którzy chcą najpierw spróbować zanim gdzieś zaczną jakby z tych rozwiązań korzystać, czy też do tych entuzjastów, żeby
żeby faktycznie no, sprostać im i ich apetytowi. No i też no, propozycja, która trafia w to, co powiedział Tomek na końcu, czyli no, w to oswajanie się z tą chmurą. Także myślę, że warto się naszej propozycji przyjrzeć. Za parę dni maksymalnie zostanie on jakby informacja o tym programie umieszczona na naszej stronie i myślę, że no, będziemy się też zainteresowanymi osobami jak najbardziej dzielić szczegółami. I już na koniec, jakby ja się tutaj żegnam z Państwem. Thank you so much for participation again. Ale zachęcam jeszcze Państwa do zostania z nami jeszcze 3 minuty. Chcielibyśmy wyświetlić teraz taki krótki filmik pokazujący funkcjonalności i możliwości platformy Blackboard. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia.